Siemanko ludziska, z tej strony Mets, witam was w kolejnym odcinku z przebudowy zagranicznego klubu. Tym razem znajdujemy się w Szkocji, żeby przebudować zespół Rangers FC. Drużynę, która w prawdziwym życiu dotarła do finału Ligi Europy, gdzie uległa Eintrachtowi Frankfurt. Ale jak na szkocką drużynę jest to naprawdę świetne osiągnięcie. W lidze poszło im trochę gorzej, zajęli drugie miejsce, Celtic został mistrzem. A nasza ekipa, którą teraz przebudowuje, musiała obejść się smakiem. Czy uda nam się to zmienić w tej FIFA, przynajmniej prawdziwe życie? Zobaczymy. Lyon, Sparta Praga i Brentby to są nasi rywale, jeśli chodzi o Ligę Europy, fazę grupową. Jeśli zmienimy trochę przydział budżetu, to uzyskamy na transfery około 18 milionów, więc to są naprawdę fajne pieniądze. Tak wygląda za to nasz podstawowy skład. Wymaga kilku wzmocnień, ale już mam pomysł na przebudowanie tej drużyny. Najważniejsze, jak widzimy, jest sukces krajowy. Sukces międzynarodowy pozostaje w dalszym planie, ale ma być ćwierćfinał Ligi Europy. A w lidze mamy, czy w Szkocji mamy wygrać wszystko, co się da. Kemar Roof sprzedany za prawie 6 milionów do Tigres. Powoli pozyskujemy pieniądze. Następnie Glenn Kamara za 11 milionów do Fenerbahce. Niech mu się wiedzie w Turcji. My mamy trochę inny pomysł na środek pola. Faza grupowa turnieju przedsezonowego poszła nam bardzo dobrze. W półfinale porażkę ze Stuttgartem i ostatecznie to oni wygrywają ten turniej. A do wydania mamy prawie 40 milionów. Bramka. Środek obrony. Środek pomocy. I kto wie, może jeszcze pomyślimy o innych wzmocnieniach. Na sam start Traver skupiony za 8 milionów z Barnemów. Jest to, myślę, interesujące wzmocnienie. Następnie Adara Biojo, prawie 17 milionów z Fulham. Następnie O'Hare kupiony z Coventry City za niecałe 10 milionów, dokładnie 9. Dostaliśmy przychód z Garnetów, dzięki czemu możemy pozyskać kolejnego piłkarza, a konkretnie Sandera Berge, 11 milionów i Norwek dołączył do naszej drużyny. No i tak wygląda nasz podstawowy skład przed pierwszą kolejką ligową. Któż będzie naszym rywalem? Zobaczmy. Ekipa Livingston. Damy z siebie wszystko i chcemy pokonać Stryka wielokrotnie. Rozgrywamy tutaj ładnie piłkę 1-0, tak jest. O'Hare pierwszy kontakt z piłką i od razu zamienia go na bramkę. A to nie koniec naszych popisów, ładnie tutaj rozgrywamy 2-0, tak jest. Ryan Kent, kiedyś bestia w Ultimate Team, ale i w trybie kariery sobie radzi. No ale Livingston się nie poddaje, starałem się zaatakować i bramka Soto niestety uderzył dobrze z pola karnego. I w tym spotkaniu jeszcze mogą być emocje. Ale my chcemy je szybko zabić, czy to się uda? Tak jest, 3-1. Tym razem Morelos na pozycji napastnika potrafi robić różnicę. No i dokonujemy zmian, żeby też rezerwowi dostali swoją szansę. No a jak widzimy, rozgrywamy w polu karnym 4-1, tak jest. Aaron Ramsey, zejście smoka, 61 minuta i mecz wydaje się być rozstrzygnięty. A czy tak będzie? Tak jest! Wygrywamy 4-1 i świetnie zaczynamy zmagania ligowe. I sprzedajemy jeszcze Baseya do Demir Sporu. Oby mu się tam wiodło, nie był nam potrzebny, niech się rozwija w lidze tureckiej. Porażka z Celticiem w lidze, oj to niedobrze wróży jeszcze przed własną publiką. Ale za to transfery w Europie, ciekawe, Verratti przechodzi do Real Madrid. Immobile do Manchesteru City, a Thomas Müller do Manchester United. U nas było dość głośno i myślę, że to są solidne wzmocnienia. Naszą grupę w Lidze Europy znacie i w pierwszej kolejce jak będzie? Zwycięstwo 3-2 z Olympiquem Lyon w meczu wyjazdowym. Takie coś się ceni. 3-0 u siebie ze Spartą Praga. Ten wynik wygląda kozacko. I czekamy na kolejne spotkania. W międzyczasie Adara Biojo wypada niestety na 4 tygodnie. Nazwisko ma naprawdę trudne. 1-0 z Brentby w meczu wyjazdowym. Na razie wszystko układa się po naszej myśli w europejskich pucharach, bo w lidze mamy drugie miejsce. Celtic 4 punkty przewagi nad nie, St. Johnston zaledwie 5 punktów na koncie. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, to cały czas się rozwija. Brentby pokonane u siebie 2-1. Taki wynik może nas satysfakcjonować. 2-1 z Lyonem, oj ten wynik to już jest coś pięknego. Zostało tylko jedno spotkanie, remis ze Spartą Praga. No ale przy takich wynikach pierwsze miejsce jest naszym obowiązkiem. Sparta na drugim, Lyon spada do Ligi Konferencji, Brentby odpada z rozgrywek. Tak prezentuje się runda wstępna, jako że wygraliśmy fazę grupową, to omijamy ten etap rozgrywek. No i jeszcze większa strata do Celticu, no ja nie wierzę, co tutaj się dzieje. No na razie nam niestety odjeżdżają i to nie jest dobra wiadomość, St. Johnston na samym dnie cały czas. No a tak wygląda nasz podstawowy skład. No i tutaj widzimy i Diallo i niestety Sans odwołani z wypożyczeń, gdyż nie dostawali odpowiednio dużo szans na grę. Wygrywamy z Celticiem w meczu wyjazdowym, to może być mecz przełomowy. No i jak widzimy, Skriniar przechodzi do Chelsea. Jakie jeszcze transfery? Torres do Liverpoolu i Olmo do Manchesteru City. Anglicy, co by nie mówić, lubią szastać hajsem.
No i tutaj mamy wyniki rundy wstępnej. Dalej gra choćby City czy Milan. A my trafiamy na Galatasaray, czyli jest to bardzo szczęśliwe losowanie. I zwycięstwo w Turcji 1-0 przy fanatycznej publiczności. Aaron Ramsey ich uciszył, a Türkoğlu dawał z siebie wszystko, ale nic nie wyszło. 2-2 w rewanżu i awansujemy do ćwierćfinału tych rozgrywek. 1/8 finału poszła nam bardzo, myślę, lekko. I teraz zagramy z kim? Z Atalantą Bergamo. Może być ciekawie. A po 30 kolejkach staliśmy się liderem ligi. Tak jest. 2 punkty przewagi nad Celticiem. Takie wyniki mogą napawać optymizmem, ale jak St. Johnston się przebił na 4. miejsce. No jeden z większych comebacków, jaki widziałem. No i tutaj remis w kolejnym meczu derbowym. Stabilna sytuacja, ale porażka niestety u siebie z Atalantą Bergamo. To już wygląda zdecydowanie gorzej. Ale za to w ostatniej kolejce fazy zasadniczej Ligi Szkockiej wygrywamy z St. Mirren 3-0. Co oznacza, że po 33 kolejkach jesteśmy liderem. 2 punkty przewagi nad Celticiem. Hearts of Midlothian na 3. miejscu. St. Johnston będzie, zobaczcie w której grupie, w grupie mistrzowskiej. I tu mamy do rozegrania 5 dodatkowych spotkań. 1-1 z Atalantą, czyli odpadamy na etapie ćwierćfinałów. Ani przebudowa Eintrachtu, ani Rangers. Nie poszło mi tak, jak miałem nadzieję, jeśli chodzi o europejskie puchary. No co by nie mówić, tutaj zawiedliśmy. No i tutaj widzimy naszą przygodę w Pucharze Szkocji. Hearts of Midlothian na start pokonane. Następnie Hibernian 2-0. Nie graliśmy powtórki. W półfinale Celtic pokarnych pokonany. I zagramy z Dundee w wielkim finale. A po 4 kolejkach dodatkowych, gdzie nasza forma jest bardzo słaba, 1 punkt przewagi nad lokalnym rywalem. I ostatnia kolejka o wszystkim zdecyduje. Mecz derbowy na sam koniec. Szybka symulacja i nasza drużyna remisuje 1-1 i to daje. Tak jest, to musi nam dać mistrzostwo. Udało się, 85 punktów na koncie. Celtic 2, Hearts of Midlothian na 3. miejscu. St. Johnston 5, jak do tego doszło, nie wiem. A najgorszą drużyną był zdecydowanie Hibernian. No i widzimy, Kent został królem strzelców, drugim jest Turnbulla, ale to Anglik był jednak najlepszy. Jeśli chodzi o asystentów, tutaj też Ryan Kent, 4 naszych na pierwszych 4 miejscach, wow. A Joe Hart był najlepszym bramkarzem. Travers musi zadowolić się 2. miejscem. Jeszcze finał Pucharu Szkocji. Z Dundee jesteśmy zdecydowanym faworytem i udowodnijmy to na boisku. Wychodzimy po zwycięstwo, ale na razie niewiele się dzieje. Dokonujemy zmiany, atakujemy i czy będzie tak jest? Berge umieszcza piłkę w siatce. Sirgis miał to na rękawicach, ale piłka wpadła w bramki. A to nie koniec naszych popisów. 2-0, tak jest, Ryan Kent udowadnia, że jest MVP tego sezonu, jeśli chodzi o naszą drużynę. I koniec, koniec, koniec. Tak jest, 2-0 w finale Pucharu Szkocji. Podwójna korona na własnej ziemi zdobyta. Jak widzimy, tutaj nasz piłkarz niestety nie został królem strzelców, a Ramsey był naprawdę blisko. Kent za to królem asyst wraz między innymi z Hatate, a Travers najwięcej czystych kąt. I tak na sam koniec prezentuje się nasz podstawowy skład. No powiem wam, wygląda naprawdę fajnie. Wielu piłkarzy świetnie się rozwinęło. Choćby Hadji, Ohare, Travers czy Adaraba Bioyo. Nie wiem, to nazwisko jest tak dziwnie skonstruowane, że zawsze się przy nim mylę. Jakoś tak muszę zająknąć. Jeśli chodzi o najwięcej występów, to ustawmy tutaj piłkarzy. Travers, Ohare, Hadji, Morelos, no i Kent po 52 występy. W bramkach rządzi Kent, 2 Morelos, a 3 Tavernier, klasyka gatunku. W asystach najlepszy Kent, 2 Berge, a 3 Yannis Hadji. No i tutaj widzimy ocenę menadżera, 79. Dało się wycisnąć tego sezonu więcej, oczywiście na europejskim podwórku, bo na krajowym rządziliśmy i dzieliliśmy i to mi się podoba. No i zobaczmy puchary europejskie, czyli te, których nie wygraliśmy. Zaczniemy od Super Pucharu Europy. Tutaj Chelsea pokonuje 1-0 Villarreal. Liga Konferencji w rękach Dinama Zagrzeb. Ależ to jest ciekawy zwycięzca. Zobaczmy Ligę Europy. Leicester tutaj wygrywa City w finale. I Liga Mistrzów dla Atletico. Pokonaj w finale Juve. No finał typowo z FIFA. Pokonaliśmy Dundee w finale Pucharu Szkocji 2-0. I zdobyliśmy oczywiście Ligę. 1 punkt przewagi nad Celticiem. Jak widać, w tej grupie mistrzowskiej nasza forma, jak i Celticu, była tragiczna, ale na sam koniec do nas uśmiechnęło się szczęście i to my zostaliśmy mistrzami. W europejskich pucharach poszło nam trochę gorzej niż w prawdziwym życiu, ale za to zapełniliśmy klubową gablotę, a to jest bardzo ważne. A jeśli chodzi o tą przebudowę, to by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie, no i oczywiście zapraszam was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!